Yo, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Andy, a tu nowa seria na kanale Polak za granicą. Jesteśmy na mapie USA, Farming Simulator 25. Póki co nie ma co się ładować na mapę zielonka, żeby tworzyć jakiegoś PGR-a czy cokolwiek, bo sami wiecie, nie ma modów, nie ma maszyn małych w tym farmingu. Mamy jedynie dziadziusia, którego właśnie przejmujemy tutaj gospodarstwo. Na początek zacznijmy może o prowadzeniu, co tutaj posiadamy, co mamy. Wiadomo, troszeczkę drzewem się tutaj trzeba będzie zajmować, więc już mam trochę ogarnięte, bo kilkanaście drzew było wycinanych, ogarnianych. Są również misje, tartak produkuje. Tutaj mam siewnik 3-metrowy od Horsha, ale nie tylko ten, bo wiecie, jeszcze podstawowy jest siewnik 4-6 metra, który mam. Przy okazji tutaj przyczepka stoi, pług skibowy od Pottingera, wiadomo, zgrabiareczka, kultywator, w promocji kupiona kosiarka, ale mam już większą, też kupioną na promocji. Jeśli chodzi, tutaj se widły leżą do... Ale co one tutaj robią? Zapomniałem, że je tutaj przywiozłem, bo miałem przywożone te rzeczy różne. Tutaj w budowie budynek, jak widzicie. Zobaczcie sobie, ile jeszcze brakuje. Muszę długie deski ogarnąć, które się tam tworzą w tartaku, więc do przodu idę dosyć mocno. Ule jak ule, miodek się produkuje, silos silosem. Wiecie, mapę pewnie tą znacie, bo u innych już widzieliście, ale na pewno nie rozgrywają tak jak ja, czyli taki rodzaj troszeczkę tu rozgrywki. Tutaj mam na przykład, jak widać, warsztat, żeby nie musieć cały czas jeździć na sklep. Za warsztatem tam jest panel i to ten budynek. To jest fabrycznie. Tak to jeżeli chodzi o zwierzęta, w tym wypadku tutaj pastwisko mam. Miałem beczkę tą. Kupiłem ją za własne pieniądze, mało i tak dalej. Dostałem w promocji tą beczkę, więc stwierdziłem, że ją wezmę. Bo wiecie, nie zaszkodzi wziąć czegoś, co dają w promocji, co będzie i tak stało i będzie przydatne. Tutaj jak widać leży dużo drzewa pociętego. Jest to drzewo wycięte tutaj z tego rejonu, bo tutaj zrobiłem budynek na belki, bo stwierdziłem, przydałby się. Bo wiecie, belki leżące tak luźno mogą lagować jako obiekty i tak dalej. Tutaj rośnie rzepak. Te trzy pola, które są tutaj, zostały przeze mnie po prostu połączone. Więc sami chyba rozumiecie fakt, że jedno pole większe wolę niż trzy mniejsze, co przekłada się na to, żeby było dobrze. Ma krowy. A skąd bierze trawę albo siano? Bez problemu. Najpierw się przetepamy i zobaczcie. Tutaj jest taki sprzęcik i to jest moje pole. Tutaj z grabiareczką można będzie zjechać, ale zasadniczo tu musimy małe poprawki zrobić, jak widać. Nie wiem, dlaczego pracownik się tutaj wysypał. Co on tu kurde narobił? Na powagę, dobra, dokończmy to. Tutaj poprawki zróbmy po prostu. Tego przejazdu całego, jednego i drugiego, bo tutaj nie wiem, co się stało. On to jakoś się wysypał, zamiast zrobić to ładnie, no to po prostu rozsypał to byle jak i tyle. Inaczej tego nie opiszę. A tak to jeszcze mamy jedno pole, które jest nad farmą. To jest troszeczkę większe poletko. Tam chyba 3,30 z hektara jakoś, jak dobrze kojarzę. I tamto pole jest obsiane w tym momencie jęczmieniem, żeby się nie mylę. Plus do tego dobre to jest poletko, jak na moim zdaniem, na rozwój ogólny. Więc na nim będziemy dużo szli w rozwój. Ale serio, tutaj co się kurczę stało? Bo patrzcie, częściowo jest pozbierane, częściowo nie. Nie wiem. Ogólnie ja mam nadal GTX-a 1060, jakby ktoś nie wiedział, więc informuję. Gra mi chodzi na 75 FPS-ach, ale musiałem się wyrzec troszeczkę rzeczy, typu na przykład cieniowanie, jak sami widzicie, trawy czy tak dalej, ale no chodzi to lepiej, nawet zobaczcie sobie sami. Mam 37 FPS-ów, ale z generatorem klatek mam 75, czyli jeżeli macie GTX-a 1060, to zobaczcie sobie, czy generator klatek i tak dalej, tylko FSR trójeczka, od razu wam mówię, FSR trójeczka. I mi to pięknie działa, więc ja tam nie narzekam, jedynie zjeżdżam, pociąg jedzie, jedziemy na farmę odwieźć ze sprzęcik, bo nie będzie się kurzył na polu, a bardziej brudził. Belki czas będzie zrobić, zebrać. Ogólnie belki będę zbierał prawdopodobnie, jak już na sprzedaż będą szły, bo to jest kiszonka na sprzedaż, to wynajmiemy akurat sprzęcik, ale to prawdopodobnie nie w dzisiejszym odcinku, bo wiecie, jednak to troszeczkę czasu jest. A tak to gdzie tą maszynę odstawić? Nie przeniosła się wprost na PGR-a teraz czy cokolwiek, bo jak sami wiecie, nie ma ogólnie klimatu mniejszych maszyn, tylko są bydlaki, jeszcze raz bydlaki, więc nie da się tutaj po prostu dobrze ustawić. No sami zobaczcie ten ciągnik. Ja mam go ulepszonego na maksa i jeszcze opony zrobione i taka siarka od co i co mówiłem. A i właśnie, bo bym zapomniał. Jeszcze posiadam szklarnię, do której wody nie trzeba wlać. Nie, jeszcze 12 tysięcy litrów, więc jest spoko. Rosną tutaj takie roślinki, wszystko tutaj ładnie ogarnięte, wszystko automatycznie na sprzedaż, żeby dochód był, bo nie ukrywam, nie chce mi się palet jeździć sprzedawać. Tak samo tutaj drewno, tylko jedynie drewno automatycznie przerzucam tam na budynek, czyli wiecie, biorę, ładuję i ciach ciach, żeby było wszystko dobrze. Nie używam super siły, bo wiem, że w komentarzach jest, czy speed,
Jedynie czekam na mody, nie używam komend jakby, w zasadzie. Jedynie używam komendy na ukrywanie HUD-u, ale jak sami widzicie, nie wpisuję jej w komendy w konsolę. A dlaczego, ktoś zapyta, nie wpisuję tego w konsolę? Ponieważ iż zrobiłem modyfikację, która po prostu sama ukrywa, klikając U, możecie ukryć HUD. Wydaję modyfikację na ModHuba, czekam na zatwierdzenie. Jeżeli zatwierdzą, to będziecie mogli to pobrać bezpośrednio na ModHubie. Dokończmy ogólnie belowanie, bo samo się nie zbeluje. Tutaj mam założoną siatkę, zamiast to mam folię. I tak początkowo myślałem, że to coś będzie dawać, ale jednak się, jak sami widzicie, okazuje, że to nic nie dało. Chodzi mi o to, że jakiś rodzaj różnicy będzie czy coś. A przy okazji, bo miałem jeszcze to pole wam pokazać, to tak, to jest nasz teren. Tylko jak to się teraz przełącza, bo nigdy tego nie ogarniam. O, to jest nasz teren, czyli to pole, tutaj ten cały rejon. Tutaj myślę zagospodarować to troszeczkę, wiem, że tutaj jest taki zbocze i tak dalej, ale zobaczymy. Te trzy pola chcę kupić i połączyć i będzie fajnie. Jeśli myśląc o rozwoju, to jeszcze myślałem zakupem tego pola, bo jednak nie jest w zasadzie daleko, a jest duże, więc sami rozumiecie o fakty. Mając duże maszyny, lepiej mieć duże pola, uważam. Tak samo tutaj jest, patrzcie, ten zjazd tu i myślę o tym polu 91, plus do tego ten kawał terenu tutaj dostajemy, to tutaj można jakąś inwestycję było zrobić. Albo na przykład te dwa połączyć i tu zrobić takie wielkie pole, tylko nie wiem jak tam jest z terenem. Przy okazji mam modyfikację, która mi zaraz sama wypluje belkę. Co to znaczy sama? Chodzi o to, że modyfikacja działa tak, że wania mi do 8 km na godzinę w sytuacji, kiedy mam 90% na prasie, a jeśli chodzi o wyplucie belki, to się sam zatrzymuje w momencie, kiedy mamy setkę, więc nie muszę tutaj już tego kontrolować. Jest to moim zdaniem coś super, ułatwia to po prostu rozgrywkę, bo nie musimy tak być aż skupieni, ale te nowe dźwięki, jeśli chodzi o farming, jak słyszycie, to wszystko, co się trzęsie i tak dalej, to jest po prostu cudowne, nie? To jest coś pięknego, nie wiem kto z Giantsów to akurat wymyślił, ale za to na pewno szacun, bo to jest dobre, naprawdę dobre i mądre posunięcie, spowodowane po prostu rozwojem tej gry, ale na pewno czekam na aktualizację, jak większość osób, patrząc na to, ile tutaj jest bugów, błędów i tak dalej, więc do tego brakuje maszyn, ja liczę na to i będę cały czas na to liczył, i że jeszcze aktualizacji nie ma, jak wyszedł ten film, bo wiecie, ja na tygodniu nagrywam, a w sobotę wlatuje film, nie? Więc druga sprawa, wracając jeszcze tutaj do tego, ja chcę, to będzie na pewno każdy taką chcicę ma normalnie, żeby były jakieś mniejsze maszyny w tym farmingu, a nie, że żeby zacząć tą grę, to najlepiej mieć na przykład cionik 300-konny, bo w zasadzie większość maszyn takich koni wymaga, więc... Tak kminie, czy owijać te belki i je w ogóle zwozić? Chyba nie. Pierwszy odcinek w zasadzie to będzie tutaj kiszonka robiona z trawy. Na drugi odcinek planuję tutaj jakieś żniwka i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a może jeszcze w tym odcinku to zmieszczę. Zależy, ile będzie film trwać czasu, bo sami rozumiecie. Nie chcę, żeby też był film dla was za długi, ale też nie chcę, żeby był za krótki. A też nie ukrywam, że belki trzeba tutaj owinąć, a same się nie owiną, plus do tego opryskiwacza nie mam. Najmniejszy opryskiwacz ma chyba 24 metry od Hardiego. W ogóle tu w ogóle brakuje maszyn takich jak opryskiwacze, czy rozrzutniki, czy cokolwiek. W ogóle wy wiecie o tym, że nie ma taśmociągu, którym można zbierać z ziemi różne materiały na taśmociągi? Więc tego lizardowego, tego małego, nie? Więc jak coś załadować w tym momencie na przykład na przyczepę? Znaczy na przyczepę. Ogólnie, na cokolwiek, jeśli chodzi o taśmociągi, tylko jedynie, nie wiem, tur i tyle, jeśli chodzi o ciągnik, a w idlaki jeszcze są i tak dalej. Ale ładowarkami i tak dalej, to wiecie, one kosztują duże pieniądze, a taśmociągi są dosyć tanie, więc to jest inna różnica, ale duży minus, że to jest właśnie tak nieogarnięte, bym to określił, nieogarnięta. Ile tych belek tu będzie, to ja nie wiem, jak to owinę, to dopiero się tutaj zacznie, nie? Ale to będzie dopiero cudeńko, jak to owiniemy. Bo kurczę, to myślę, że wszystko odda, ale póki co to trzeba będzie tutaj wykombinować. Ogólnie tak jak widzicie, hud wyłączony, bo mi się lepiej bez hudu w zasadzie zbiera te belki, bardziej robi, więc samo za siebie oddaje i każdy myślę, że mnie dobrze rozumie. Skończyłem, resztki tam na polu mogą zostać, bo to sobie wiecie, odcinek trawy, nie jest to na przykład siano czy coś, to tam problemu nie będzie. Prasę odstawię tutaj póki co, bo trzeba poowijać jednak belki. Dobra, prasa niech stoi, która się ubrudziła dosyć mocno i nie ukrywam, że siatkę będę zmienił na pewno w prasie na... Znaczy folię będę zamieniać na siatkę, bo po prostu ta co jest niezbytnio mi oddaje. Fajne jest to owijanie belek na pewno, tylko troszeczkę dziwnie się przy okazji czuję do tej maszyny. Nie jest to coś takiego, wiecie, typowego względem tego co było. Teraz to jest całkowicie jakiś nowy rodzaj maszyny. Jedynie wiem, że to było w modyfikacjach jako DLC.
ale póki co jest to dla mnie coś całkowicie nowego, jeśli chodzi o tą owijarkę. Kurczę, jak odkłada belkę, to mnie w zasadzie podnosi, nie będę ukrywał, albo coś takiego przynajmniej, albo ja źle po prostu widzę. Muszę to jeszcze raz przyjrzeć się i zobaczyć. I to dosłownie przechyla mnie. Przy okazji mam również modyfikacje, jak sami widzicie, że zaokrąglenia belki owiniętej przy krawędziach są bardziej widoczne, a nie są belki bardzo ostre, bo chyba każdy rozumie, że folia, która owija belkę, no to ją troszeczkę zmiażdży przy krawędziach, nie? I to jest realniejsza taka belka niż taka, która była podstawowo w grze, tak samo w 22, więc dzięki tej modyfikacji akurat dobrze to działa. Nowa funkcja w grze, czyli musimy uzupełniać różne rzeczy, jak sami widzicie, folia do owijania się skończyła, leży na sklepie. Jednak po nią nie jadę, bo odkryłem coś ciekawego. Wystarczy kliknąć R, folia się uzupełnia? Czy to w takim razie te palety będą obowiązkowe? Chyba nie. Więc z drugiej strony to jest plus, ale z jednej strony minus, bo dodali to, to powinno być tak jakby na włącznik, uważam. A nie, że klikamy sobie, wyłączamy, włączamy, rozumiecie, o co chodzi. Przynajmniej tak ja to logicznie na to patrzę. Ale fakt jest na pewno jeden. Owinąłem już troszeczkę tych belek i nagle mi brakło. Ile tutaj tak belek owinęliśmy, tego nie wiem. Widzicie tutaj ogólnie, ile jeszcze belek zostało, te białe i zielone. Czarne belki tu są owinięte, przy okazji mgła tutaj się troszeczkę zrobiła. Spoko, trzeba to pozbierać będzie na pewno i w przyszłości sprzedać. Sprzedaż prawdopodobnie jest w styczniu albo w grudniu. Więc będzie miód malina, a my jęczmień jeszcze prawdopodobnie wymucimy w tym odcinku, jedynie rzepaku nie wymucę, bo jednak będzie film za długi. Owijanie belek skończone, zakończone, mamy już wszystko ogarnięte, jedziemy cały zestaw odstawić na farmę, bo tutaj nie będzie stać, jeszcze złodzieje nam pokradną, wiecie, to jest 25, już wystarczająco pokradli maszyn małych. Promocje jak zawsze, nic ciekawego, jedynie opryskiwacz, kurczę, jest niby dobry, 29 tysięcy. Pożyczki nie chcę większej brać, bo mam mały kredyt. Tak to tego nie potrzebuję, to już mam. To w zasadzie też niepotrzebne, to mi też. Jedynie to by się mogło przydać, żeby, wiecie, chwasty, żeby nawóz dać, czy coś w tym stylu. Jest to w zasadzie byle i tyle w temacie, nie? Mamy maj, więc jeszcze w zasadzie tylko miesiąc i powinno być wszystko urośnięte tutaj. Trawa przy okazji widzę, że chyba też dojrzeje. Tak jak mówiłem, trawa urosła i jęczmień urósł, rzepak jeszcze póki co dojrzewa. Ale trawę, tak jak mówię, zwiozę dopiero jak pozbieram belki. Belki będę zbierać trochę nietypowo, ktoś powie, ale turem se pospycham je z pola, żeby móc skosić trawę na siano, żeby dać po prostu krowom. Teraz delikatnie tu wyjeść, żebym się kurtko od nic nie zahaczył i możemy jechać na nasze pole tylko naszym masejem, ale w międzyczasie zwierzęta. Tutaj jeszcze mają 4, tam mam belkę jedną, więc bez problemu. Jeśli chodzi o fabryki, to tartak 1000, 1700, 1100. Jeszcze jedna rzecz została mi do zrobienia. Prasę odpinaj, kolega. Owijarkę tutaj. Lecimy po wydlaka i co tam było potrzebne, bo nie pamiętam. Podjedziemy, żeby było szybciej. Czego tu brakuje? Długie deski, dobra. Wiedza taka, że długich desek brakuje, to dobra wiedza. Miądek się powoli produkuje, więc też spoczko. Bo wiecie, później będę mieć go na sprzedaż i tak dalej. Szkoda, że właśnie te ule są tak tylko rozstawione, ale wszystko się okaże. Nie wiem, pewnie słyszeliście o kurniku widmo, który jest ogólnie tutaj koło dziadkowego domku, który zaraz w zasadzie zobaczycie, bo wam go specjalnie pokażę, bo dosyć mnie mocno to interesuje, nie będę krył. Chodzi o to, że tutaj mamy trigger, ale ten kurnik jest niefunkcjonalny. Wiem, że krzywo, ale na autoloadzie się latało, teraz trzeba latać na tym, nie jest to takie proste, wam powiadam, i to tak bez żartów, nie? Ale kurczę, przyznać musicie jedno. Oj, 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 że jakoś mi to wychodzi. Ziup. Produkcja już leci, niech się tworzy. Robię for fun ten domek, jakby szczerze, bo za taką paletę miałbym około 10 tysięcy euro, więc chyba to są pieniążki, myślę, dosyć, no, dosyć duże, więc w zasadzie to troszeczkę by było siana, a ja w taki sposób to, wiecie, używam. Tutaj o, kolejna paleta się zrekspiła, fajnie. Czego to tam? Chyba belek ogólnie w tym momencie, no. Teraz się belki zrekspiły, dobra, widły trochę do góry. Przyczepkę trzeba podpiąć, bo te drewno trzeba będzie tam zrzucić, żeby, wiecie, dopełnić. Pytanie, czy nie ma pełno. Więc podejrzmy sobie. 7 ton jest, a w ogóle to mogę zrzucić ręcznie przecież. Jedziemy w pole, jeśli chodzi o maseja, jedziemy wymucić nasz jęczmień, który rośnie na polu numer 8. Teraz gdzie się tu rozłożyć? Tutaj takiego małego jakby terenu właśnie na rozkładanie się brakuje, ale idealnie ten tutaj teren odpowiada, więc jest dobrze. Więc jak to mówią, voila. Header podpięty, kombajn się rozłożył.
Więc wjeżdżam, ja będę mucił, nie pracownik, jedynie sobie odpalmy GPS-ka, chcemy GPS-ka, dwa przewiazy, dwa uwrocia i mogę wjeżdżać. Ciekawe jak tutaj będzie okrągłe to pole dosyć i w ogóle czy ja słomę robię, bo to też jest dobre pytanie. Właśnie, nie robię, ale czy robić, bo słomy w zasadzie nie potrzebuję, ale mogłem ją sprzedać. Odpuszczę sobie, bo to wiecie, i tak nie mam samozbierającej, samozbierającą by było wiadomo szybciej, czy o wiele lepiej, więc to z czasem. To na pewno, póki co to tak ktoś mi się nie widzi, a później się pomyśli, w tym momencie tutaj dam z tym sobie spokój i myślę, że będzie ok. Wiem na pewno, że mam siewnik ten 4-6 metra, co jest podstawowo, jego mogę rozbudować i do niego założyć nawóz. I o tym ogólnie myślę, bo taki nawóz w zasadzie by mi się przydał. Wiecie dlaczego? Mając nawóz w siewniku będę od razu nawoził. To przełoży się po prostu na to, że będzie mniej roboty na polu. Mam sentyment do tego dojczwara, który był w Farmingu 22. Kurczę, dziwi mnie, że oni dodali jakieś nowe dojczwary, tego małego takiego dojczwara, co widzieliście nawet na farmie mam, ale nie dodali tego kombajnu. Moim zdaniem ten kombajn jest odpowiednią maszyną, która powinna być jednak w grze, której jakimś trafem póki co nie ma. Mogliby ją przywrócić, tą maszynkę. Sentyment każdy myślę, że ma. Daj znać w komentarzu, czy tamten dojczwar dla ciebie był spoko i czy byś chciała go w tym Farmingu 25. Żniwa jak żniwa, gleba troszeczkę, wiecie, się ugniata pod kombajnem. Akurat to jest delikatnie mówiąc spoko. Może to nie jest gleba 3D, tak jak byśmy chcieli, ale faktem jest to coś, myślę, ok. Nie jest to, wiecie, jakiś może przeskok wow duży, ale osoby, które mówią ogólnie, że nie ma różnicy między 22 a 25, to ja wam powiem. Jest. Po pierwsze, same duże maszyny względem 22. Po drugie, praktycznie w sklepie nie ma co do wyboru, bo mamy taką małą różnorodność, że wow. Przykładem same rozrzutniki wapna, którego akurat mam w promocji, jest tylko jeden. Przykładem. Przy dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o tutaj tą właśnie ugniatanie ziemi, nową orkę, czy GPS-a, wiadomo, GPS-a można mieć z modów, tak dalej. Sam rozwój graficzny, silnik, ale wiadomo na pewno jedno. To jest skóra, o co ja się zaklinowałem? Ja się zablokowałem kombajnem o coś. Ale tak to sam rozwój ogólnie. No, nie mogę pojechać dalej. Aha, fajne bugi. Odkryłem chyba kolejnego buga w grze. Header rysuje po ziemi. Okej, okay, dobrze wiedzieć. A tak to jeśli chodzi tutaj o jeszcze takie same rozwójki i tak dalej, nie? To ta gra ogólnie zyskała troszeczkę na jakości, rozwoju. W sensie optymalizacja tutaj myślę, że też leży póki co, ale jest na pewno lepiej względem niektórych czynników 22, ale jak mody na przykład wyjdą, ale na pewno czekam na tą aktualizację Farminga 25, bo myślę, że to dużo może poprawić, jeśli ta aktualizacja dosyć szybko wyjdzie, bo póki co to już wiecie, tydzień ponad minął, a oni do tej pory jeszcze nie wypuścili, nie? Więc ciekawe, czy oni w ogóle tą aktualizację wypuszczą. Pole nie nawiezione, więc nie sypie jakoś zbytnio wybitnie. No bo mamy dopiero 70%. Mogłoby być lepiej, mogłoby być lepiej, tego jestem pewny, ale też nie jest jakoś najgorzej, wiecie. Jest tutaj fajnie, oddaję to, plus do tego można by było, żeby te linie można było wyłączyć, w sensie, że jak tak kliknę i jadę przez jakiś czas, to żeby linie znikały, wiecie. Tak jak było w 22 na tych modach, jeśli chodzi o ten fakt. Ej, serio, da się jakoś header podnieść? Bo on rysuje normalnie o ziemię. Nie wiem, czy coś takiego jest w ustawieniach, lecz ja przynajmniej tego nie widziałem. Jedynie jeszcze tak, tutaj jak kliknę tu, no to będzie mi się tutaj to motowidła cała poruszała. To nie jest od tego, jeśli chodzi o ten fakt, dobra. Ale kurde, ciekawi mnie to, bo jak widzicie, się blokuje header. Może dlatego, że wałem jest zrobione pole, to też kurde, ale jednak logika jest, ale w zasadzie są tylko dwa wały. Jakoś mnie nie pociągają od 22, żeby ich używać. W 22 przynajmniej wyszła modyfikacja, która pozwala na wyłączenie wałów. Kombajn pełny, wkładaj rurę, header w dół. Bierzemy chyba jego, dojczwara wezmę, no. Dobra, naszego najmniejszego ciągniczka bym wypadku wziął, bo on tutaj będzie, myślę, że odpowiedni. Bierzemy przyczepkę, podpinamy, lecimy wysypać kombajn. Pierwszy wysyp, przyczepa ma 3, nie, no chyba 3. Czekaj, 19 ton, kombajn ma 8, no 3 zbiorniki mieści, więc bez problemu takie kombajna. Plus dodatkowo jeszcze tam troszeczkę się można powiedzieć, że zmieści, ale faktem samym szczerym, każdy chyba dobrze rozumie, że dwa kombajny wysypuję, przywożę na silos i jadę z powrotem, nie? Bo nie ma co czasu marnować czy cokolwiek, ale na pewno znacie modyfikacje, jestem tego pewny. Jeśli chodzi o fakt, o, ten znak się cały czas przewraca, nie wiem dlaczego. Jeśli znacie modyfikację tą, co się wyświetlało tutaj nad przyczepką,
jak kombajn sypywał. Teraz akurat coś takiego dodali do gry i to moim zdaniem jest coś pięknego, tylko bezpośrednio to tutaj mamy w prawym górnym rogu, jak sami widzicie. Ja uważam, że to jest coś pięknego, bo dzięki temu nie muszę teraz się na przykład przesiadać, żeby zobaczyć go już w tym momencie z kabiny kombajnu. Wiem, że tyle ma w przyczepie, nie? Dobra, zgasiłem silnik. Paliwo jednak cenne. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu FS25, a ja przypnę ci serduszko. A tak to się żegnam. Do następnego odcineczka. Siemanu!